Good afternoon. Thank you very much for being here with us. This is a great moment to celebrate the victory of the Polish diplomacy. We were waiting for 20 years to be back to the Security Council as a non-permanent member of the Security Council, and we won the seat with the impressive result, 190 votes. Almost the whole United Nations was voted for us, the whole institution. So at first I would like to thank you, the team, the whole team of Polish government, together with the President, was working for this victory. So I thank you, Mr. President, Mr. Andrzej Duda, and his Chancellor was working for us. Also, I would like to thank you, Madam Prime Minister, Madam Beata Szydło, who was working also for this victory. I thank you very much, the Speaker of the Parliament, the Senate, and Sejm. And of course, let me congratulate my colleagues from the Ministry of Foreign Affairs, who for the last couple of years were together with me, and they were working very hard for this victory, especially Ambassador Bogusław Wini. Ladies and gentlemen, we got a very impressive, powerful instrument for our diplomacy. For the next 2 years, 2018-2019, we are going to be present as a non-permanent member of the Security Council. We will, together with others, try to solve and decide about the most important problems of the world. We will not neglect, of course, our neighboring issues like ongoing conflict between Russia and Ukraine. But of course, we will not hesitate to participate also in solving other problems, like Middle East, Africa, and other continents. So this is a short statement in English, but I will come back to Polish media. Nie słyszałem żadnego z Państwa stron. Jak spotkać się wczoraj, mówiłem, że jestem optymistą, ale rzeczywiście rezultat przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. To pokazuje, że nasza dyplomacja od 2 lat jest na właściwej ścieżce. Jesteśmy krajem postrzeganym bardzo dobrze przez cały świat. No i to są rezultaty, które nas bardzo cieszą. Chciałbym tutaj podziękować panu prezydentowi, jego współpracownikom, pani premier Beacie Szydło, która wszędzie promowała tę kwestię, gdziekolwiek się spotkała ze swoimi odpowiednikami, czy to w Europie, czy na świecie. I oczywiście szczególnie chciałbym podziękować mojemu zespołowi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i szczególnie ambasadorowi Bogusławowi Winidowi, który też jest ojcem tego sukcesu. Jak Państwo wiedzą, sukces zawsze ma wielu rodziców. Proszę Państwa, wchodząc do Rady Bezpieczeństwa, dostajemy na 2 lata instrument, potężny instrument oddziaływania na świat. Będziemy członkiem 15-osobowego zespołu, który decyduje o pokoju. Chciałbym, żeby o pokoju decydował, a nie o wojnie, bo Rada Bezpieczeństwa zajmuje się przede wszystkim problemami międzynarodowego pokoju. I w tych problemach będziemy uczestniczyć. Ale jak Państwo wiedzą, ONZ to największa instytucja światowa, uniwersalna, która zajmuje się też różnymi innymi aspektami, które niekoniecznie wiążą się tylko z kwestiami militarnymi, a dzisiaj na pokój wpływa wiele jeszcze innych kwestii, jak migracje na przykład i tak dalej. Więc tu w tych wszystkich kwestiach chcemy uczestniczyć, brać udział w rozwiązywaniu problemów. Oczywiście będziemy zajmować się problemami bardzo odległymi często od Polski, ale nie będziemy zapominać o problemie, który jest w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, czyli konflikcie rosyjsko-ukraińskim. To też będzie wysoko na naszej agendzie. Nie będę. Nie będę ambasadorem. Już byłem. Już kiedyś byłem. Zapomnijmy. Darujmy. Zaczął pan swoją wypowiedź. Nie, chyba rezultat świadczy o tym, że wszystkie te wiadolenia o tym, że polska dyplomacja jest izolowana, odpychana, niechciana, nie uczestniczymy w jakichś rozmowach, ten rezultat przekreśla. To prawda. Rzeczywiście Rada Bezpieczeństwa składa się z 5 stałych członków posiadających prawo weta i 10 niestałych, którzy są wybierani cyklicznie. Ale mamy prawo przede wszystkim inicjować debaty.
I takie debaty idą w świat, są popularyzowane w społeczeństwach wielu krajów. Mamy możliwość tworzyć koalicje i te koalicje wspólnie z państwami członkowskimi, z całymi członkowskimi mogą realizować i decydować o rozwiązaniach. Także jest to potężny instrument. Oczywiście wejście do Rady Bezpieczeństwa nie było celem samym w sobie. To jest instrument, który dostajemy na dwa lata, aby realizować nie tylko własny program, ale Unii Europejskiej program i naszych bezpośrednich sąsiadów, gdzie mamy nasze polskie interesy. Panie ministrze, a które z państw, jak pan liczy, będą najlepszymi sprzymierzeńcami Polski popieraniu waszych inicjatyw na forum Rady Bezpieczeństwa? Ciśniemy się jedno państwo na... Ale nie wypowiem. Ale które będą? Czy to państwo głosowało na nas? Chyba właśnie nie głosowało. Odbyłem dzisiaj, wczoraj i dzisiaj rozmowy z kilkoma ambasadorami z państw stałych członków Rady Bezpieczeństwa i mamy bardzo podobną agendę, mamy bardzo podobne problemy, przed którymi stoimy i podobne recepty na rozwiązanie. Także będziemy ściśle współpracować z państwami takimi jak Francja, Wielka Brytania, oczywiście Stany Zjednoczone, ale również i Chiny. Nie zawahamy się również współpracować z Rosją. Jeśli Rosja będzie miała pozytywną agendę, pozytywne recepty na rozwiązania problemów takich jak Ukraina, kwestia wojny z Ukrainą czy w Syrii, oczywiście jesteśmy do dyspozycji, będziemy współpracować. I rzeczywiście w dalszym ciągu podzielamy ten pogląd. Uważamy, że prawo weta mogłoby w niektórych sytuacjach, tam gdzie dochodzi na przykład do bezpośredniego zaangażowania stałego członka w konflikt zbrojny albo w akcje terrorystyczne, ludobójstwo, mogłoby być ograniczone. Będziemy również starali się doprowadzić do bardziej przejrzystej pracy Rady Bezpieczeństwa, aby ona była obserwowana przez cały świat. Także mamy też w swoim portfolio, w swojej agendzie również kwestie dotyczące reformy Rady Bezpieczeństwa. Czy wiadomo już, z jakimi inicjatywami dotyczącymi regionu Polska będzie występować? Proszę poczekać do stycznia, a potem do maja. W styczniu zaczniemy pracę, a w maju będziemy przewodniczyć Radzie Bezpieczeństwa. Wtedy będziemy składać inicjatywy do dyskusji, do debaty, a być może do rozwiązań również problemów, przed którymi stoi świat. Dziękuję bardzo.